Siemanko, tutaj Pablo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przegląd rynków. Dzisiaj indeks dolara, Forex oraz krypto. Także co? Przechodzę i standardowo to co mówiłem na DXY, że DXY w kluczowym miejscu 30.05, o czym informowałem na grupie. Darmowy link w opisie, do którego możesz dołączyć gdzie masz codzienną aktualizację rynków, wiadomości ze świata krypto i wiele wiele więcej. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą ze mną to również Masz link w opisie. Przechodzę do update'u. Jeśli chodzi o DXY, w kluczowym miejscu zapinajcie pasy. Mówiłem to 30 maja, że będą spadki na DXY. Spadki mamy, osiągamy cel, jakim było wybicie dołka na poziomie 104, 104 punktów. Dokąd dalej DXY zmierza? Dla mnie do 103, 660. Jak wedle mojej długoterminowej analizy, którą możecie sobie cofnąć i zobaczyć, że od kilkunastu tygodni, już w sumie nawet miesięcy, Zapowiadam cały czas te spadki na DXY oczywiście po tych wzrostach, które miały tutaj miejsce, które miały dość. moim zdaniem do 107,400 po tym nie tego tutaj szczytu, tylko spadku z tego miejsca. Zasugerowałem, że to już będzie raczej koniec i spodziewam się spadków nawet po wybicie tego dołka oraz właśnie do tej strefy, także to, to wszystko zaktualizowane. No i co to oznacza dla nas? Jako, że indeks dolara spada, no to wszystko co na dolara powinno iść w górę. Czyli Bitcoin do góry, złoto do góry, euro dolar do góry i na przykład funt do dolara też do góry. Co? Przechodzę do euro dolara. Jeśli chodzi o euro dolara, sytuacja następująca w końcu po tylu dniach, nie wiem ile to już trwa, 18 dniach, czyli prawie pół miesiąca czekałem na wybicie tego szczytu, bo nad tym szczytem mogą wejść zlecenia short. I na to dzisiaj czekam, ale to nie będzie raczej mocna intencja, tylko prawdopodobnie korekta. Ze względu na to, że mamy mocną fazę inicjacji, ja spodziewam się dalszych spadków na indeksie dolara, więc po prostu byłoby to nielogiczne, gdybym na euro teraz szortował z chęcią rozpoczęcia nowej intencji spadkowej. więc będzie to reakcja, korekta do tego miejsca, które wam tutaj rozrysowałem. Następnie obrona zleceń i dalsza jazda po szczyt. Jeśli osoba kreująca rynek dalej jest w rynku, no to w tym miejscu zostaną te zlecenia obronione. I tak to wygląda, jeśli chodzi o euro dolara. Przejdę do złota. Na złocie sytuacja następująca, jesteśmy w miejscu, gdzie ostatnio wyszły zlecenia. Tutaj, po tych newsach odnośnie wojny, tam, o wiecie, gdzie tam się biją. To złoto poszło do dołu mimo osłabiania się indeksu Dolara. Wybili jeszcze dołek, zebrali odpowiednio ilość zleceń. Także ja spodziewam się teraz, jeśli zamkniemy się nad poziomem. 2363 Będę szukał korekty i przyłączenia się do wzrostów płatecha na 2450 dolarów. I Jeśli chodzi o złoto, także kierunek w górę, złota zasada NSCDD, także tego się trzyma. Przejdę do krypto. Jeśli chodzi o krypto, sytuacja na Bitcoinie niezmienna. Jesteśmy w miejscu, gdzie ostatnio zostały wrzucone zlecenia, żeby wypłacić wyżej, więc te zlecenia na ten moment są bronione. Skoro są bronione, nie spodziewam się większych spadków na Bitcoinie, tylko właśnie tej konsolidacji, z którą mamy teraz do czynienia. Po konsolidacji wybijemy tę konsolidację prawdopodobnie górą, zaliczając cel, jakim jest 73 865 dolarów. Następnie moim targetem na Bitcoinie jest 76 000 dolarów oraz 78 800 dolarów za sztukę Bitcoina. W tym miejscu spodziewam się konsolidacji, lekkiej korekty i ewentualnie dalszej jazdy w górę. Mamy napływ płynności na rynki, także ja spodziewam się wzrostów. Jest to fundamentalnie bardzo pozytywne dla rynku krypto, dla indeksów i tak dalej. Także skoro globalnie płynność wpływa na rynek, no to nie mamy tutaj potrzeby robić na ten moment korekty, tylko jest to wszystko. Tutaj cała chmura płynności czeka tylko do zebrania. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o moją. Analizę bitcoina. Jeśli chodzi o etera, ja Ethera dalej trzymam z 2961, 2941 i 2900 na zakupy długoterminowe. Czy realizuję tą pozycję? Nie, nie realizuję. Czekam na wybicie tego celu, czyli 4100. Następnie podjazd w górę, konsolidacji nad celem korekty. I dokładki, i dalsze jazdy w górę po 5381 dolarów na Ethereum. Tak na ten moment to wygląda. Zobaczymy, co z tego tutaj wyniknie. Na ten moment nie spodziewam się żadnych spadków. Ten ta konsolidacja tutaj to jest dla mnie korekta, właśnie. Bo gdy mamy mocną fazę inicjacji, nie mamy głębokich korekt, tylko właśnie naszym korektem jest zazwyczaj konsolidacja, bądź korekta jest bardzo płytka, taka jak tutaj, i dalsza. Jazda w górę, jeśli chodzi o Etera, i tak to wygląda, jeśli chodzi o Ethereum. Z pozycji, których rozgrywamy na grupie, do której właśnie możesz dołączyć e, za darmo w opisie, e, mamy też Solanę. Tą Solanę trzymam po target pierwszy 189, następnie 210, a inne targety, jak tutaj macie powyżej, do których będę obserwował, czy ta Solana będzie mi trendować. Jeśli będziemy trendować, no to będę decydował się na zamknięcie w któryś z tych targetów. Na ten moment ta pozycja sobie stoi, także nie ma to dla mnie większego znaczenia. Zobaczymy. I jak to pójdzie, jeśli chodzi o solane. Co tam jeszcze jest? ICP, które męczy niemiłosiernie, ale męczy, męczy i wymęczy ICP. Daje tutaj target pierwszy jako 13800, jeśli chodzi o ICP. Także tak to, tak to wygląda. Jeśli chodzi o Nazdaka, z tego miejsca spodziewam się wzrostów po 19 tysięcy dolarów. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o Nazdaka. Jakieś większe analizy tutaj nie robię, także tak to, tak to wygląda. I chyba wszystko. Nie ma co przedłużać w tym przeglądzie rynków. Ja dziękuję Ci za wysłanie. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z tego jakąkolwiek wartość. I pozdrawiam Cię serdecznie. Słyszymy się w następnej pogadance bądź przeglądzie rynków. Pozdro.